Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił listę sieci szpitali, czyli placówek, które będą miały zapewnione finansowanie przez NFZ od października tego roku. Pozostałe szpitale, które nie znalazły się w sieci, mogą zostać zgłoszone do konkursu, by zdobyć pieniądze na funkcjonowanie. Kolejki muszą się zmniejszyć, ponieważ szpitale mają możliwości techniczne, aby liczba przyjmowanych pacjentów się zwiększyła. Mam nadzieję, że teraz, mając znacznie większe bezpieczeństwo finansowe, nie będą szpitale obawiały się podejmować się szybszych zabiegów. Optymizmu posła Porzucka nie podziela Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Jego zdaniem reforma służby zdrowia przyniesie odwrotny do zamierzonego efekt, szczególnie, że niepewna stanie się sytuacja prywatnych placówek. 92-94% przychodów sektora szpitali prywatnych to były kontrakty z NFZ-em. Z tych tam kilku procent szpitale się nie utrzymają. Czyli albo zmienią profil, albo się rozpadną całkowicie. Pacjenci będą musieli przejść do szpitali publicznych, które mają i tak od lat wielkie kolejki na swoje świadczenia. Sieć szpitali została podzielona na 3 stopnie referencyjności. I tak do pierwszego stopnia należeć będą placówki o zasięgu powiatowym, do drugiego stopnia były szpitale wojewódzkie, a do trzeciego wieloprofilowe placówki specjalistyczne. Szpital w Pile znalazł się w tej ostatniej grupie. Oznacza to zapewnienie kontraktu na najbliższy, dłuższy okres funkcjonowania. Liczymy na to, że umowy z NFZ-em będą na korzystniejszych warunkach. Z tego, co pan minister Radziwiłł mówił, będzie to kontrakt, będą to umowy na poziomie realizacji 2015 roku. Czyli około 120 milionów złotych, co zdaniem dyrekcji Pilskiego Szpitala jest kwotą zadowalającą. Bogusława Ryzner zaznacza jednak, że nie wierzy, iż sieć szpitali zmniejszy kolejki do lekarzy. Do drugiego stopnia referencyjności został zakwalifikowany 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Wszystko dzięki bogatej ofercie zabiegowej. W placówce znajdują się m.in. oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, urazowo-ortopedyczny, okulistyczny czy chorób zakaźnych. Wszystkie rodzaje usług mieszczą się w sieci, oprócz stomatologii, rehabilitacji, oddziału psychiatrycznego, gdzie będziemy oczywiście w konkursach w przyszłości startować. Natomiast wszystkie pozostałe działy są w sieci. Pozostałe szpitale z naszego regionu otrzymały pierwszy stopień referencyjności, co oznacza, że udzielają świadczeń zdrowotnych w 4 podstawowych specjalnościach medycznych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. To, że szpital został zakwalifikowany do sieci szpitali, pozwala z większym optymizmem patrzeć na najbliższe lata, tym bardziej, że znajdujemy się na chwilę przed rozbudową naszego szpitala. W naszym regionie do sieci weszły również szpitale w Trzciance, Złotowie, Wągrowcu, Chodzieży i Wyżysku. Na funkcjonowanie tego systemu ministerstwo przeznacza około 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Placówki będące w sieci mają gwarancję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zawrze z nim umowę bez konieczności ubiegania się o środki w konkursach. Pozostałe 7% środków będzie rozdzielane w konkursach. W takiej sytuacji znalazła się m.in. Pilska Klinika Ars Medical, która nie została włączona do sieci.